Od tego piątku spotykamy się z Włochami w ramach przeglądu Cinema Italia Oggi, czyli najlepszego, najnowszego kina włoskiego. Zobaczymy te filmy, które podbiły serca włoskiej publiczności, zdobyły nagrody na światowych festiwalach, a dodatkowo połączymy się podczas jednego z seansów, czy po jednym z seansów, z Kasią Smutniak. To jest aktorka, która jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek polskiego pochodzenia we Włoszech. Tam jest rzeczywiście gwiazdą, zdobyła mnóstwo nagród. Już w ten piątek o godzinie 20:15 po jej najnowszym filmie Made in Italy będziemy razem z nią rozmawiać, więc będzie można zobaczyć jej najświeższą kreację plus ją na żywo. A wszystkie filmy włoskie w ramach przeglądu będziemy oglądać do 12 kwietnia włącznie. Od 6 kwietnia, czyli od najbliższego piątku, zapraszamy też na film Lato 1993. To jest piękna podróż do słonecznej Hiszpanii, w zasadzie do Katalonii i do w zasadzie dzieciństwa, odkrywania na nowo smaku dzieciństwa. To jest dobry film, żeby już poczuć wiosnę i też przygotować się na nadchodzące lato. Film dostał nagrodę Kryształowego Niedźwiedzia na festiwalu Berlinale, więc jest dość doceniony przez krytyków. Teraz czas na widzów. W poniedziałek, 9 kwietnia, jeśli ktoś chce uzupełnić ten seans lata 1993 o coś więcej. Bardzo serdecznie polecamy dyskusję z Dolnośląskim Kołem Naukowym Psychoterapii Psychoanalitycznej. Brzmi groźnie, ale będzie jak najbardziej przyjemnie. To będzie rozmowa na temat tego, jak kształtuje się psychika dziecka i jak rozmawiać z dziećmi o świecie, o przyszłości, o naszym miejscu w tym świecie, tak żeby nie robić wykładów, a raczej umilić to uczenie się świata, uczenie się życia. I ten pokaz poniedziałek 9 kwietnia 19:30. Stanisław Abramik, Kino Nowe Horyzonty.